Wspólny czas to nasz skarb, to hasło rodzinnego pikniku, który zbliża się wielkimi krokami. Już w najbliższą sobotę, 8 czerwca, wyjątkowe wydarzenie w ogrodach sióstr służebniczek w Dębicy. Tak uczcimy 25. rocznicę beatyfikacji błogosławionego Edmunda Bojanowskiego oraz 20 lat Stowarzyszenia Dobroć. Pragniemy zaprosić wszystkich mieszkańców Dębicy i okolicy na dziękczynienie za dar błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. W sobotę 8 czerwca do ogrodów sióstr służebniczek zapraszamy na rodzinny piknik pod hasłem Wspólny czas to nasz skarb. Podczas tego pikniku będziemy mogli wybrać się do dalekiej Wielkopolski, aby rodzinnie zagrać w grę Edmunda, aby w miniaturze poznać miejsca, które były dla niego ważne, ale też aby coś się o nim dowiedzieć. Dla dzieci wiele atrakcji, począwszy od dmuchańców, malowanie twarzy, zawody plastyczne, sportowe. Oczywiście piknik rodzinny, więc tego dnia nie gotujemy obiadu, bo tutaj będzie można skosztować pysznej zupy z przepisu Rumforda, którą gotował Edmund Bojanowski. Oczywiście nie zabraknie polskiego, czy na Śląsku, czy w Wielkopolsce, czy na Podkarpaciu bigosu, który bardzo lubimy na takich uroczystościach. Będzie można skosztować potem pysznych deserów, takich jak rogale świętego Marcina, sernik wielkopolski i wiele, wiele innych dobrych ciast i oczywiście kawę z Edmundem, dlatego zapraszamy całe rodziny. To wydarzenie jest współfinansowane ze środków Urzędu Miasta. Celem jego jest przede wszystkim spędzenie czasu z rodziną, z najbliższymi, dlatego to zaproszenie jest dla wszystkich. Dla dzieci, dla rodziców, dla starszych, dla seniorów. Będzie sobie można tutaj zmierzyć ciśnienie. Pysznej wody dębiczanki napić się, ponieważ będą z nami wodociągi dębickie. Piknik przygotowujemy we współpracy z Miejską i Powiatową Biblioteką, więc Edmund lubił czytać książki, zakładał biblioteki, więc takie ciekawostki czytelnicze też będą dla nas tutaj przygotowane. Wśród zawodów sportowych będą też takie, które będą potem odbiórką, można powiedzieć, nagród, które też dziękujemy tym, którzy nam pomagają te nagrody zebrać. A całość i dochód z tego pikniku, z tego spotkania będzie przeznaczony na placówkę wsparcia dziennego Promyki Nadziei. Dlatego też do udziału przede wszystkim zapraszamy, do bycia z rodziną, do odwiedzenia nas. I to jest sobotnia zapowiedź. Natomiast w niedzielę, tak jak to mamy w naszej wierze, zapraszamy do kościoła. Do kościoła klasztornego na godzinę 16 na dziękczynną Eucharystię, podczas której będziemy w obecności księdza arcybiskupa Nowackiego dziękować za dar beatyfikacji Edmunda Bojanowskiego, prosić o dar jego kanonizacji. Msza święta w kościele klasztornym, gdzie od lat są siostry, gdzie służą, też dla wszystkich. A po mszy świętej też spotkanie na taką agapę, kawę w sali pod kościołem. Zapraszamy na te dwa wydarzenia, bo lokalnie chcemy dziękować za Edmunda z Wielkopolski, który zamieszkał przez służebniczki na Podkarpaciu, w Dębicy, ale też chcemy się cieszyć tym, że on jest coraz bardziej znany, naśladowany tutaj w tym miejscu, więc bardzo zapraszamy mieszkańców na te dwa wydarzenia, które będą naszym lokalnym dziękczynieniem za dar beatyfikacji błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. W programie również konkursy z nagrodami. To będzie Dębickie Święto Rodziny. Piknik rozpocznie się o godzinie 12 i potrwa do 17.